piąty w Nieżnym Tagile. Ale wyprzedza swojego, no, bardziej utytułowanego kolegę Ryoyu Kobayashiego. Halvor Egner Granerud, czyżby po 11 zwycięstwo w karierze, 11 zwycięstwo w tym sezonie. Roar Ljokelsøy na razie ma wśród Norwegów w całej historii startów w Pucharze Świata najwięcej zwycięstw, właśnie 11. Granerud chyba odczarował wielką krokiem, ale poczekajmy, ale zobaczmy. Wysoko nad zeskokiem leci Norweg, ląduje chyba za tą zieloną linią. Komputer wytyczył ją na 132 metrze i wygląda na to, że Granerud wygra po raz 11, a to jest 21 konkurs. 133. Czy to wystarczy? To jest ciekawe, bo przecież te warunki wieczne są dynamiczne. Kiedy zawodnik zaczyna jechać, mamy inne wskazania. Kiedy ląduje, troszkę inne. 16,2 punktu rekompensaty. 5,19 wśród not sędziów. I które miejsce? Wygrał Andrzej Laniszek czy Halvor Egner Granerud? Wygrał Halvor Egner Granerud. Zapas z pierwszej serii wystarczył. 11 zwycięstwo w 21 konkursach. Przypominamy sobie, że w tym swoim najlepszym sezonie Adam Małysz w 2001 roku miał 11 zwycięstw w 21 konkursach. Fakt, że zgrupowanych w tym drugim roku, bo on przecież nie wygrał żadnego konkursu w 2000.